Lokalna grupa działania Partnerstwo Ducha Gór od blisko 20 lat realnie wpływa na rozwój Karkonoszy. To właśnie oni pokazali, że w regionie najważniejsi są ludzie, a działania oddolne są nam potrzebne. Stworzyli karkonoską markę lokalną, rozpoznawalną w całym kraju. To jednak nie wszystko. O tym i o innych działaniach opowie w programie Społecznie Pożyteczni Dorota Goetz, liderka i szefowa LGD Partnerstwo Ducha Gór. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na rozmowę. Co wy tam tak naprawdę robicie w tych Kowarach? Zajmujemy się rozwojem lokalnym, szeroko pojętym, ale tak naprawdę angażujemy się w rozwój społeczny i gospodarczy. Głównie nasza działalność polega na tym, że staramy się tak naprawdę rozwijać społeczeństwo obywatelskie. No i co to znaczy? To znaczy, że wprowadzamy nowe pomysły, nowe idee, zapraszamy ludzi do współpracy i chyba to jest takie nasze główne zadanie. No i przez te wiele lat działalności lokalnej grupy działania nauczyliście się już siebie i innych tej współpracy i co z tego wyszło? Bo to nie jest tak, jak powiedziałam o Kowarach, ale to gmin partnerskich wchodzących w skład LGD jest wiele. Jak pewnie przychodzi pani do gminy, do urzędu czy do miasta, już nikt nie odmawia współpracy. To co robicie? W jaki sposób zarażacie lokalną społeczność, żeby jej się chciało? Żeby jej się chciało kulturalnie, żeby jej się chciało społecznie, sportowo, a przede wszystkim, żeby chciało im się być razem. Rozmawiam z ludźmi, tworzymy grupy robocze czasami, dyskutujemy jakby o różnych obszarach, sposobach działania i dopiero z tego tak naprawdę rodzą się idee i dopiero wtedy po takiej konsultacji, wymyśleniu wspólnym, we włączeniu we współpracę, włączamy dalej. Czym możecie się pochwalić? Jakie projekty włączające zrobiliście? Zrobiliśmy takie projekty włączające jak Karkonoska Marka Lokalna, co wydaje się dość karkołomnym pomysłem i przedsięwzięciem. Początek był w 2004 roku, czyli 20 lat temu zaczynaliśmy. To prawie nic według naszego jakby oglądu. Nie było nic takiego, co by nadawało się od razu. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że nie robimy marki lokalnej. Najpierw to było paradoksalne. Bardzo rzadko się chyba zdarza, bo najłatwiej zrobić jakiś sztandar, znaczek, hasło. I rozdawać. Natomiast myśmy dokładnie odwrotnie do tego podeszli. Jak stwierdziliśmy, że nie, jakby najpierw trzeba nad tym popracować. W związku z tym dopiero tak naprawdę markę zaczęliśmy w 2014 roku, blisko 10 lat później. To co przez te 10 lat było robione? Pracowaliśmy z ludźmi przede wszystkim, szukaliśmy artystów, rzemieślników, producentów żywności, rozmawialiśmy, jeździliśmy czasami, jak to było tylko możliwe i były na to środki finansowe, na targi, na jakieś tego typu rzeczy. I z tego dopiero tak naprawdę zastanawialiśmy się, co jest w regionie takim zasobem, bogactwem. Bo to było nierozpoznane. Znaczy, wiesz, to jest rozpoznane generalnie, ale ludzie o tym nie wiedzą, znaczy albo się tym nie interesują, albo nie zdają sobie z tego sprawy, tak? Bo na przykład takie zasoby jak laboranci, walonowie, czy jakieś w ogóle tradycje tego typu, szklarskie i tak dalej, to nie jest tak, że nikt o tym nie wie. Tak? Ale trzeba sobie to uświadomić i przede wszystkim trzeba uznać, że to jest nasze wspólne dobro, że to jest nasz wspólny zasób, na którym moglibyśmy budować nie tylko społeczne kwestie, ale również gospodarcze. Czyli tak, przez 10 lat rozpoznawaliście, dokładnie, co warto, co jest istotne, co działa też na ludzi, tak, czego chcą. Powstała nazwa, powstał znak, Karkonoska Marka Lokalna. I co wtedy się zadziało? Bo to jedno to rozpoznać, a drugie to zachęcić. Teraz grupa jest bardzo duża. Część producentów czy wytwórców ma kilkanaście marek, bo ma wiele produktów. Ale jak to się zaczęło? I czy ludzie chcieli do tego przystępować? Nie bali się, że będą składki, co to nam da? Tak naprawdę to nie do końca chodzi o ten znaczek. To nie do końca chodzi o to, żebyście płacili składki. Tak naprawdę chodzi o współpracę i o to, żebyśmy budowali jakby te zasoby regionu, produkty lokalne, artystów, rzemieślników, ale też usługi. Żebyśmy budowali na zasobach regionu, żebyśmy jakby uznali, co jest dla nas ważne, czym my chcemy się chwalić,
ludziom na zewnątrz, przyjeżdżającym tutaj i tak dalej. I żeby to nie było po prostu wzięte, wiecie, z chmury, no, żeby to nie było zupełnie od czapy po prostu. Czyli nie kierpce i ostatnie. Tak, dokładnie, bo właśnie o to chodzi, że żebyśmy się nie powoływali na coś, czego się nie ma, jakby tutaj nie ma nic takiego, czego się można chwycić. My tak naprawdę mamy te zaczepy, my mamy bogactwo zasobów, tylko musimy jakby uzmysłowić sobie, że na tym również można budować biznes. Czyli tak, przychodzi człowiek i mówi, co to jest taka Arkonoska marka lokalna, czy ja powinienem chcieć? Tak, powinieneś chcieć. To jest sieć współpracy przede wszystkim, ale też takiej świadomości i wspólnoty, można by powiedzieć. Ale w tej chwili 74 produkty, usługi to jest naprawdę ogrom. Po 20 latach to jest ogrom, to jest wyczyn już. Natomiast zaczyna to być o tyle widoczne, że ludzie rzeczywiście chcą się tym chwalić, chcą mieć tabliczkę z tym oznaczeniem, chcą być zaznaczeni na mapie. Chcą się umiejscowić. Chcą się umiejscowić, chcą się ulokować, chcą się spotkać raz do roku na gali. To jest fajne, i pochwalić się. I pochwalić się, bo to, co się wydarzyło jakby z galą, to, co sobie założyliśmy, dało skutek, czyli wyszliśmy do mieszkańców tak naprawdę, bo gala, wiecie, no, nie jest dla turysty, tak? Ona jest przede wszystkim dla nas wszystkich, żebyśmy my tę świadomość uzyskali, żebyśmy my się poznawali, żeby samorządy wiedziały, co my też robimy. Co mają u siebie. Co mają u siebie. Samorządy po prostu tą ścieżką nie podążą, nie zrobią czegoś takiego, bo to jest zadanie właśnie oddolne, trochę innego podmiotu, w tym przypadku organizacji takiego zaufania społecznego, bo taką organizacją jest LGD. A wiele osób, myślę, że to te 74 produkty czy usługi, czy 40 parę podmiotów w tej chwili, to nie są jedyni, którzy robią naprawdę świetne rzeczy, tylko nie zawsze sobie zdają z tego sprawę, po prostu. Ale wy jesteście od tego, żeby dmuchnąć w ich żagle. Tak, tak. I jak już dmuchniecie w żagle, no to można z tych kowar dopłynąć, ciągnąc metaforę do Podgórzyna, bo tam już za chwilę będzie kolejne miejsce, w którym będzie można zrobić coś interesującego. Powstał taki pomysł, żeby powstało coś takiego, różnie to nazywa się, w Polsce też są takie przykłady, dom marki, miejsce produktu lokalnego, więc na razie będzie pełnił na pewno funkcje takie wystawiennicze, spotkaniowe, czyli na przykład Karkonoska marka lokalna, a jest nas 40 parę podmiotów w tej chwili, no to będziemy mogli się chociażby tam spotkać, ale też będziemy mogli zrobić wystawy czy jakieś akcje promujące. Czyli wyjść do ludzi. Czyli tak wyjść do ludzi. Docelowo oczywiście planujemy, żeby tam był w realu sklep z produktami lokalnymi, ale to nie będzie takie szybkie ze względu na cel tego projektu społeczny, no ale z czasem to będzie jak najbardziej możliwe. Lokalna grupa działania to nie tylko Karkonoska marka lokalna, to także budowanie tej społeczności lokalnej poprzez mikrogranty, na przykład poprzez Działaj Lokalnie. Tutaj można przejechać się po gminach i zobaczyć, jak one się zmieniły. Wizualnie. I są działania, które spajają społeczność. Ale to są tylko narzędzia, rzekłabym. Pieniądze są tylko narzędziem. Ważne jest, jak tych pieniędzy się używa, jak ludzi się przygotowuje do tego, żeby te pieniądze wykorzystać, jak się ludziom doradza, co mogliby robić, jak się ludzi inspiruje głównie, żeby chcieli dbać o swoje otoczenie, o swoich przyjaciół, rodziny, najbliższe otoczenie, sąsiadów. To wydaje się być takie oczywiste, no. Właśnie takie nie jest, no bo właśnie to jest społeczeństwo obywatelskie, co pokazały nam ostatnie wybory, po drodze umierało przez lata. I to nie jest kwestia ostatnich lat. To nie jest kwestia ostatnich dwóch kadencji, tak? Tylko to jest kwestia ostatnich 25 lat, że myśmy wszyscy niewystarczająco zadbali o rozwój społeczny. Chodnikiem nie poprawi się życia mieszkańców, poprawi się w tym sensie, że oczywiście człowiek się nie przewróci na tym chodniku, być może lepiej i wygodniej po nim przejedzie wózkiem matka z dzieckiem. Z tym się zgadzam, ale rozwoju społecznego nie załatwi się chodnikiem, mostem, drogą, oświetleniem. To jest niemożliwe. I powiem tak,
bardzo łatwo jest coś zrobić, zbudować, wyremontować. Szczerze powiedziawszy, myślę, że chyba też wolałabym to robić, bo to jest znacznie prostsze. I widać efekt od razu. I bardzo szybko widać efekt. To, co się robi społecznie, latami nie widać. Latami nie widać. Proszę mi powiedzieć, kto wiedział o Karkonoskiej Marce Lokalnej 10 lat temu, tak? Kto wiedział o radach seniorów i o tych działaniach, które zbudowaliśmy przez lata? W tej chwili mamy 7 rad seniorów w naszym lokalnym otoczeniu, na terenie powiatu. No, kto wie, ile lat to było budowane? Bo Tylko ci, co budowali. Od 2016 roku, a mamy 2024 rok. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i to, co tak naprawdę robimy w rozwoju społecznym, szczerze powiedziawszy, dla wielu ludzi jest nudne, jest pracochłonne, jest pracą u podstaw. Trzeba mieć zacięcie. Trzeba chcieć to robić, czy czuć misję i takie powołanie. I ja tak czuję. Ja czuję tą misję i to powołanie. No tych ludzi jest coraz więcej. Tak, znaczy ja to też jakby lubię. Umiem to robić i też to lubię najzwyczajniej. I stąd to się daje, daje się to rozbujać dalej. I to jest właśnie efekt kuli śnieżnej, że na przykład w którymś momencie Rady Seniorów przestały mnie potrzebować. Nie ma co gadać, to trzeba robić. No. Czyli jeśli mamy pomysł, on w nas kiełkuje już... Już jest tak blisko, że trzeba go zrealizować, no bo albo w tą, albo w tą, to przychodzimy do lokalnej grupy działania tak. I mówimy, dzień dobry, mam pomysł. I co potem? My bardzo często zapraszamy najpierw na spotkania takie zbiorowe, gdzie co do zasady tłumaczymy wszystkim to samo, bo są te same zasady, te same kryteria, te same warunki udzielenia pomocy i tak dalej. Czy to będzie działaj lokalnie, czy to będzie zakładanie działalności gospodarczej, czy to będą inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę, czy to będą działania społeczne, też w grantach, na przykład na obszary wiejskie. Bo takie zamierzenia w nowej strategii są. Więc można tak, bo ktoś może mieć skrystalizowany pomysł, ale może być też tak, że ktoś przychodzi i mówi tak do końca nie wiem. Czyli tak? Będzie pączkował ten pomysł. Będzie ten pomysł pączkował i trzeba mieć zwykle na uwadze to, że oczywiście my nie powiemy komuś, co ma zrobić, bo to jest po prostu niemożliwe. Nie wiemy tego, co komu w duszy gra. Przeprowadzicie po meandrach. Ale dopytamy, tak? Ale dopytamy, jaki jest zamiar, co ktoś myśli. Czasami coś podpowiemy oczywiście. Ludzie czasami mają zapał, chcieliby coś, ale nie zawsze wiedzą co. I wtedy my organizujemy, nazywamy to różnie, warsztatem, grupą roboczą. Staramy się robić takie spotkania, które zainspirują. No ale wtedy przychodzą do liderki, a liderka mówi tak. Okej, masz zapał, chcesz, dobrze. Może tu, a może tu, a może popracujesz z seniorami. Mhm. A ta osoba mówi, nigdy tego nie robiłem. Nie ma problemu. No, pokażemy tak. Co. My pokażemy jak. Pokazujemy inspirację często, czyli na przykład pokazujemy, jakie w ogóle ludzie, pokazujemy inne projekty, żeby się, naprawdę nie trzeba się tego wstydzić, żeby się inspirować i podglądać, co robią inni. Tak naprawdę. My tu mówimy o tym, że nie jest to trudne, że trzeba chcieć, ale jak wy tak siedzicie te wiele lat, to paruje wszystko. To po prostu momentami człowiek chce się odciąć. To co Dorota Goetz robi w wolnym czasie, jeżeli takowy posiada? No rzeczywiście z tym jest pewien kłopot. Z czasem czy z wymyśleniem? Z czasem jest pewien kłopot i chyba wszyscy go mamy. Ale rzeczywiście jeżeli tylko ten wolny czas mam, to staram się pójść na dobry koncert, pójść na jakiś spektakl, wziąć udział kulturalnie gdzieś w czymś. Ale szczerze powiedziawszy, najwięcej, i to jest straszne, ja strasznie dużo czytam. To jest mój nauk po prostu. To dobrze. No nie wiem. To znaczy, to zależy, czy w portfelu potem jeszcze coś zostaje. No to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo czytam i wielu ludzi nie chce w to uwierzyć, bo ja tego czasu rzeczywiście mam tak mało, ale na to zawsze mam czas. A bez czego się nigdzie pani nie rusza? Z domu, jak wychodzi pani, to co zawsze jest w tej torbie, torebce? Standard chyba, no to jest laptop i telefon, który jest centrum zarządzania wszechświatem, jak ja to określam, ale zawsze jest to po prostu śniadanie, sałatka. O! Tak, ja po prostu tego nie mogę zapomnieć i zawsze to mam i zawsze mam termos z ciepłym napojem i to sobie przygotowuję, bo potem nawet z tego względu, że w trakcie pracy tyle rzeczy się dzieje, tyle paruje właśnie, tyle spraw się dzieje naraz, że ja po prostu nawet nie mam czasu o tym pomyśleć. Jak mam gotowe, to,
to wtedy jest troszeczkę łatwiej. To bardzo dobra rada też dla naszych widzów. Szanowni Państwo, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak działa Centrum Dowodzenia Kotliną Jeleniogórską i gdzie parują i gdzie powstają najlepsze pomysły na to, jak zrobić, gdzie zrobić i dlaczego, to zapraszamy do Kowar, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Nazwa długa, ale satysfakcja gwarantowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.